sobotę w cieszyńskiej hali widowiskowo-sportowej emocji nie brakowało. Hokeiści wprawdzie tym razem nie na łyżwach, a na rolkach, ale jak zwykle dali z siebie wszystko, by rozegrać drugi turniej Polskiej Ligi Hokeja na jak najwyższym poziomie. Gospodarzem wydarzenia była ekipa Lucze Bielsko-Biała 1. Drugi turniej tutaj w Cieszynie, drugi turniej naszej grupy, natomiast my tutaj gramy jako drużyna, która pauzowała w tamtym tygodniu, więc to jest nasz turniej otwierający zmagania tegoroczne o Mistrzostwo Polski. Trzeba powiedzieć, że mistrzów Polski z ubiegłego roku nie ma na dzisiejszym turnieju. Nie ma też najbardziej utytułowanej drużyny Polonii Bytom, także z nimi zmierzymy się 9 czerwca i wtedy tak naprawdę będzie chrzest bojowy. To turniej hokeja na rolkach. Lepiej na tych rolkach czy na łyżwach? Jak świeci słoneczko, to gramy na rolkach, chociaż tęsknimy za lodem, a no, każdy hokeista jednak woli grać na lodzie. Ale cieszymy się, że ten obiekt tutaj w Cieszynie funkcjonuje i na lodzie, i na rolkach, także zapraszamy przez 12 miesięcy w ciągu roku wszystkich, od małego do dużego, bo treningi się tutaj odbywają od poniedziałku do piątku dla dzieciaków, od 4 roku życia, także to nie jest tak, że tylko seniorów dotyczy temat, więc zapraszamy wszystkich. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.